Borisowi. Ty odpadłaś na chwilę przed finałem. Jaki to był dla ciebie czas? Na pewno nie było łatwo, natomiast tak naprawdę odebrano mi co prawda jakieś 2-3 dni, może 4 do finału, więc jakoś bardzo nie płakałam z tego powodu. A jak w ogóle podobało ci się na Wyspie Miłości? No udział w tym programie był dla mnie naprawdę stresujący, dużo z niego wyciągnęłam, ale reasumując, jestem bardzo zadowolona z udziału w Love Island, więc jest to bardzo dobre doświadczenie w moim życiu. Jak przeżyłaś rozstanie z Albertem? No na pewno nie było to dla mnie łatwe, ponieważ ja byłam szczera i rzeczywiście chciałam budować te relacje, no ale zderzyłam się z rzeczywistością po powrocie tutaj do Polski i no i co, żyjemy dalej. Ale rozumiem, że jakoś to sobie przepracowaliście. Tak, oczywiście, nasze stosunki są poprawne i nie mam zamiaru już teraz wywlekać jakichś brudów, ciągnąć tego. Jestem dorosłą osobą, każdy z nas idzie w swoim kierunku i tak też ustaliliśmy. Nie ma szans na powrót? Nie, no ja nie daję drugich szans. Okej. Okay. To jest moja zasada, nigdy nie daję drugich szans i nie polecam. No dobrze, to teraz kolejny bardzo kontrowersyjny temat, sytuacja z Bartkiem. Jak ją oceniasz, no i ta zdrada? No, ja oceniam to bardzo negatywnie. Ja nie widziałam, będąc tam na wyspie, żeby Bartek z Karoliną mieli się ku sobie. Myślę, że była to po prostu sytuacja spowodowana przyjęciem zbyt dużej ilości alkoholu i no ja nie kupuję tej historii z live'a. Totalnie. A dlaczego? No tak jak powiedziałam, ja będąc tam obserwowałam również innych uczestników, Islanderów i nie widziałam pomiędzy nimi tej chemii, tego, że na siebie rzekomo zerkają. W mojej opinii Bartek był zdecydowanie bardziej zainteresowany Jacqueline i cała sytuacja może, tak jak mówię, wynikać po prostu z jakiejś chwili słabości. Bartkowi bardzo nie spodobał się też komentarz Karoliny Gilon. Jak ty go oceniasz? Ja uważam, że Karolina, będąc twarzą prowadzącą programu, jak najbardziej może i powinna się wypowiadać na takie tematy. Pokazała swój punkt widzenia, ja się z nim w 100% zgadzam, więc to jest mój komentarz co do tej sytuacji. Super, to jakie plany na przyszłość? No, będę na pewno szukać dalej miłości, już tutaj w Polsce, na pewno poza show, jakimkolwiek. I na pewno zaczynam też skupiać się na rozwoju swojej kariery zawodowej, zajmuję się DJingiem, już mam pierwsze bookingi po udziale w programie, więc to tyle.